Jego główne zajęcia to oglądanie telewizji, pielęgnacja działki i opieka nad wnukami. Taki stereotyp emeryta panuje w Polsce i często trudno się z nim nie zgodzić, bo osoby po 60 roku życia często prowadzą głównie siedzący tryb życia, zapominając o ruchu, a jak się okazuje, można połączyć przyjemne z pożytecznym. Ja znalazłem taki jeden mały promil tej aktywności, której oni nie wiedzą, że można ćwiczyć nie chodząc na sport. Można ćwiczyć w domu, można ćwiczyć przed telewizją, przed telewizorem, można ćwiczyć po kawce razem z przyjaciółmi. Można, a nawet powinno się ćwiczyć, aby seniorów do większej aktywności fizycznej i społecznej zachęcić. Fundacja Zatrzymać Czas realizuje ogólnopolski program aktywności fizycznej seniorów, bądź w olimpijskiej formie. Olimpijskiej, bo patronem i jednym z pomysłodawców akcji jest właśnie Władysław Kozakiewicz, sportowiec, mistrz olimpijski, który seniorom proponuje lekkie, łatwe i przyjemne ćwiczenia. To są ćwiczenia pomagające w normalnym życiu, w domu, to co się robi, chodzi po zakupy, odkurza, pracuje. W ramach projektu Władysław Kozakiewicz jeździ po całej Polsce i z seniorami rozmawia, a nawet wspólnie z nimi ćwiczy, przekonując o korzyściach, jakie aktywność fizyczna daje. Dzięki współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku w całej Polsce, które działają bardzo prężnie, tutaj są możliwości na to, żeby ta idea została lokalnie podtrzymana. 20 października Władysław Kozakiewicz spotkał się ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim, którzy o swoją kondycję, przynajmniej na zajęciach, dbają. Mamy wiele ćwiczeń, chodzi o gimnastykę, następnie zajęcia na pływalni, są wycieczki edukacyjne, prawda, i rowerowe, i wiele innych różnych form z nowego stylu życia, powiedziałbym, czynnego, aktywnego stylu życia, bo o to chodzi. Akcję aktywizowania seniorów popiera aktywnie poseł Zbigniew Pacelt. Ja taką akcję już prowadzę od 3 lat. Nauka pływania, rehabilitacja poprzez sport dla osób dorosłych, niepełnosprawnych. A dzisiaj jest taka akcja, także wspieram, to jest mój kolega, razem startowaliśmy, razem byliśmy na Igrzyskach Olimpijskich. My nie mówimy jak się leczyć, bo się na tym nie znamy, ale my mówimy jak zapobiegać, żeby się nie leczyć. I to jest właśnie to zapobieganie, żeby się nie leczyć, nie chodzić do lekarza, być zdrowym, być radosnym, być wesołym poprzez proste ćwiczenia. Tu wielkich rzeczy nie trzeba, tu nie trzeba obiektu. Wystarczy silna wola i wytrwałość, ale także rozwaga, bo nie każda forma aktywności fizycznej jest dla seniorów wskazana. Nie biegamy, nie skaczemy, nie rzucamy, nie podnosimy ciężarów, właśnie ćwiczymy z własnym ciałem. To jest samo najważniejsze, żeby nie przeciążyć. Wiadomo, że przy bieganiu są obciążenia na stawy skokowe, kolanowe, biodrowe i tu chcemy to ominąć. Aktualnie w Polsce realizowany jest rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020. Zadania umożliwiające realizację programów mających na celu aktywizację osób po 60 roku życia realizuje także Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jednym z nich jest właśnie akcja Bądź w olimpijskiej formie. Oprócz specjalnego programu ćwiczeń opracowanych przez Władysława Kozakiewicza przygotowano materiały informacyjne i filmy instruktażowe dostępne dla każdego w sieci. Wystarczy odwiedzić stronę www.aktywni60.pl.